Kolejny druk. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kantorowicka nie było. Projekt prezydenta miasta Krakowa. Druk numer 1174. Pierwsze czytanie. Referuje pani dyrektor Bożena Kaczmarska-Mitra. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Chciałam zaprezentować projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kantorowicka nie była. Obszar o powierzchni około 56 hektarów. Plan opracowywany w Biurze Planowania Przestrzennego. Główny projekt Szanowny Panie Radny. Jest pani Agata Gorczowska i pan Tomasz Babicz. Obszar planu położony jest w części Nowej Kuty na terenie dzielnicy 17 wzgórza Krzysławickie pomiędzy ulicami architektów Kantorowicką, Kocmyrzowską i Petofiego. Przystąpienie do opracowania tego planu nastąpiło w związku z uchwałą Rady Miasta Krakowa z 6 lipca 2011 roku. Cel, który wówczas określono, to było powstrzymanie chaotycznej, niekontrolowanej zabudowy realizowanej na podstawie decyzji WZ ze wskazaniem i ze szczególnym podkreśleniem powstrzymania intensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, która pojawiała się w tym, pojawia się w tym rejonie na styku przestrzeni podmiejskiej i w sąsiedztwie również terenów w tej chwili otwartych. Poza tym cel, który wyznaczono, to poprawa istniejącego układu komunikacyjnego, a także ochrona portu Czesławice i jego przedpola. Projekt przeszedł całą procedurę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskał wymagane prawem opinie i uzgodnienia. Wyłożenie odbyło się pomiędzy 3 grudnia 2012 roku a 4 stycznia bieżącego roku. 8 lutego zostały rozpatrzone uwagi przez prezydenta, które wpłynęły do projektu planu. Wniesiono w tym przypadku 10 uwag i można je zgrupować w dwie grupy. Jedne dotyczyły wprowadzenia możliwości zabudowy jednorodzinnej na terenach, które w studium są wyznaczone jako tak zwane tereny zielone. To oczywiście ze względu na zgodność z tym dokumentem, jakie jest w studium, było wykluczone. A druga grupa stanowiła wnioski inwestorów o umożliwienie realizacji bardzo intensywnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na sali są projektanci, jeśli Państwo sobie życzycie, to będą omawiali szczegóły tego planu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 19 marca 2013 roku. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek 21 marca 2013 roku. Kolejny druk.